dzień dobry, witam się z wami bardzo serdecznie. Dzisiaj przyjechaliśmy do galerii i idziemy na mały shopping. Pokażę wam, co tutaj jest u nas w sklepach, w sklepie odzieżowym, bo idę sobie kupić jakieś ciuchy, na pewno muszę sobie kupić okulary przeciwsłoneczne. Tak więc pokażę wam może takie nietypowe rzeczy, bo wiadomo, no wszędzie są ciuchy, mogą być podobne, ale pokażę wam takie, wiecie, perełki, jak znajdę. No to co? Widzimy się za chwilę w Forever 21! Jaka piękna! Ona jest super, no śliczna jest. Tylko wiecie, ja muszę mieć bardziej praktyczną torbę. Nie mogę mieć takiej malutkiej, że mi się nawet telefon nie zmieści. No bo ja zawsze zabieram ze sobą jakieś pampersy, butelki i tak dalej, więc no nie. Wiadomo, no mogę mieć drugą torbę. Czasami biorę też drugą Sofijki torbę. No ale szanujmy się, nie? Gdzie ja pójdę z taką mini, że nawet mi się portfel nie zmieści. Truskawkowe ciastko. Świetne to. Przyszłam do przymierzalni. Wybrałam sobie parę ubrań i zobaczę, jak na mnie leżą i wtedy zadecyduję, czy biorę, czy nie biorę. Mam nadzieję, że coś z tego wybiorę. Jako pierwszy jest taka kamizelka, bluzeczka i w sumie ona jest jeszcze mi luźna, a to jest XS-ka. Nie wiem, jak to możliwe, ale nie wiem. Tu mam S-kę, w razie gdyby mi ta była za mała, to wziąłam dwa rozmiary, ale widzę, że ta jest spoko. Nie wiem jeszcze, czy to wezmę, ale fajnie wygląda. Kolejna rzecz to taki swetereczek. Ej, i to jest XS-ka też i ona jest przeceniona z 15 na 7 i biorę. Chociażby ze względu na tą cenę. A takie coś, takie proste, zwykłe się wynosi. Czy do jeansów, czy właśnie do leggingsów? Spoko. Ubrałam na leggingsy. Taka sukienka tu może prześwitać właśnie te leggingsy. Ale nie wiem, nie jestem pewna. Ona w sumie na żywo wygląda lepiej niż teraz w kamerze. I te buty. Niż w kamerze, ale... Nie wiem, niby ładnie. Ale czy ja tego potrzebuję? Czy ja będę w tym chodzić? Wiecie, żeby nie ubrać raz i tyle, nie? Nie. Oczywiście kapelusz biorę. Na pewno, bo bardzo mi się podoba i jest... no i na pewno będzie chronić przed słońcem, a o to chodzi. To jest ładne. I jak widać, znowu na leggingsach. Ale w ogóle ja grubo wyglądam. W tej kamerze, ale powiem wam, że co ja pod to ubiorę? Wiecie, ja jestem matką, nie? Więc już tak średnio, żeby taki, mi wszystko prześwituje. Więc nawet jak ubiorę pod to jakieś, nie wiem, bieliznę, no to i tak będzie mi ona prześwitywać. Bardziej na jakiś koncert, na plażę, ale tak, no to nie. Idę szukać kolejnych śmiechowych rzeczy.
wyszliśmy. Teraz idziemy coś zjeść. Ale jeszcze nie wiem co. Idziemy zobaczyć, co się będzie tutaj pojawiać na horyzoncie i co wybierzemy, bo jestem już taka głodna. To jest z samym serem. Kału nie ma. Tutaj mam już takiego typowego z parówą w środku. Ketchup. Ten lepszy, ten bez parówki, taki średni, ale ten lepszy. This one is better. Ten z serem, to jak taki pączek z serem w środku, taki średniawka, nie? Ale ten z parówą ujdzie. To jest coś, co wiecie, chciałam spróbować, spróbowałam, zaspokoiłam swoją ciekawość i to tyle. Na więcej już pewnie tego nie będę jadła, może tam kiedyś, ale... No raczej to nie jest coś, co chciałabym jeść jakoś często. Ale już się zjem. Do końca. W ogóle, jak już siedzimy przy parubie, nie? To powiem wam tak. Dzisiaj jest taki dzień tylko dla mnie. Taki tylko mój. I przyjechałam tutaj Uberem. Do tej galerii. Byłam sobie pochodzić trochę. W ogóle nie miałam w planach nagrywać nic i przyjechałam sobie na zakupy, ale tak dziwnie się czułam, tak wiecie, nieswojo i dzwoniłam po Arona, czy by dołączyli do mnie i tak mieli przyjechać, ale później mnie odebrać, ale dzwoniłam, żeby przyjechali, bo mi dziwnie tak samemu. I no i przyjechali i dopiero teraz tak jest inaczej, nie? Pika marudzi, bo jest chora, jest przeziębiona, więc można słuchać gdzieś tam w tle, jak popiskuje. Ale co? No, wjeżdża ta paruba. Powiem wam, że wjeżdża. No, to jest takie tłuste. Jeszcze mamy tutaj takie kubki duże z napojem i frytki. Jak nic mnie wypryszczy, ale co najmniej będę gruba. Życie jest piękne. Życie jest piękne. Możecie próbować różnych rzeczy, różnych smaków. Niekoniecznie trzeba to jeść później, wiecie, całe życie. Ale próbujcie. Hej, my już jesteśmy w domu. Pokażę wam tak na szybko, co kupiłam. Patrzcie.
Tu Sofia mnie oblała wodą, ale tego nie widzicie. Kupiłam sobie tą bluzeczkę. I ona była na promce XS-ka za 7 dolarów. Okulary takie. Czekajcie. Muszę taśmę odkleić. I one były za 8 dolarów. I tak one wyglądają. Spoko, nie? Takie. I kupiłam ten kapelusz i on jest za 24,99. Spoko, nie? Na lato w sam raz. I z moich zakupów to by było na tyle. Powiem Wam, że nawet nie miałam z czego wybierać tak naprawdę. Nie wiem, co to za moda nastała, że albo jakieś, wiecie, takie dziwne, kolorowe rzeczy. No wiadomo, kolory są fajne, no, ale aż tak? Takie jakieś przykrótkie, to wszystko prześwitujące. No gdzie ja z wózkiem, z tyłkiem walonych będę chodzić? No tak średnio, nie? Więc no tak trochę lipa. Ale kupiłam sobie tą bluzeczkę, nie wiem, może za tydzień albo za dwa się wybiorę, albo przez internet sobie po prostu coś zamówię. No bo kiepsko, mały wybór i wszędzie to samo, nie? Więc... No cóż. Jest już godzina 6:00, po 6:00, chyba z 5:05. Będę przygotowywać teraz Sofii jakąś kolacyjkę. My już dzisiaj nie będziemy nic jeść, bo jedliśmy te corn dogi. I powiem Wam, że szału nie ma, nie? Ale czy będziemy to jeść? Nie sądzę. Raz wiadomo, spróbować trzeba, bo trzeba wszystkiego próbować, ale czy będziemy do tego wracać, to na pewno nie. Może kiedyś tam, wiecie, za ileś tam lat, jak będziemy musieli sobie przypomnieć smak, ale tak, żeby wracać, wiecie, jeść to regularnie, to nie. Nie. Zostajmy przy domowych obiadkach. Tak więc, żeby nie przedłużać, dziękuję bardzo za oglądanie i widzimy się kolejnym razem. Pa!